Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj jakiś dzień, nawet nie wiem jaki. Wiecie co, dni mi uciekają. Środa, 3 stycznia. Środa, 3 stycznia. Dzwonię, bo jestem facetem po przejściach. Sporo przeżyłem ostatnio. Zaczęło się od tego, że zatkał mi się cewnik, niestety dla osób zacewnikowanych, dla ludzi, którzy to mają to nieszczęście być zacewnikowanym. To ci ludzie wiedzą, czym to jest. Zatkał się cewnik, nie można oddać moczu. Mocz się zbiera w pęcherzu. Pęcherz rośnie jak piłka, jak duża piłka. I jest to trudne. O 2 w nocy dodzwoniłem się do szpitala, ponieważ to była sobota, noc w sobotę, sobotę na niedzielę. Dodzwoniłem się do świątecznej pomocy. Chyba z soboty, już nie pamiętam w tej chwili. Wiecie co, ucieka mi z pamięci to wszystko. Gdzieś trudno mi jest pokleić to. No w każdym razie zadzwoniliśmy po pomoc. Lekarz przyjął zgłoszenie, powiedział, że będzie, proszę czekać. No i czekamy, godzina 3, minęła 4, minęła 5, mija. Ja widzę, że ta piłka mi rośnie coraz większa, że zaczyna być bardzo poważny problem. Próbowałem oczywiście go przetkać. Mam taką wielką strzykawę, sól fizjologiczną, no i tą solą próbuję przepchać. No, nic nie idzie. Zdecydowałem się, o 2 w nocy obudziłem Iwonkę, zdecydowaliśmy się, że zadzwonimy na pogotowie. Zadzwoniliśmy na pogotowie, faktycznie przyjechali chłopaki szybko. Zamontowali mi cewnik, wyjęli tamten, zamontowali nowy. Rozładowali to napięcie, mocz poszedł i wszystko było ok. Ale nie do końca, bo jak chłopak zakładał mi ten cewnik, ratownik, zadałem mu kilka pytań najpierw. Czy on to robił, czy ma doświadczenie? Tak, mówi, panie, tyle cewników, co ja założyłem. No był bardzo przekonujący. Ale końcówka, która wystawała mi, końcówka tego cewnika, za długa wystawała mi. I miałem takie wrażenie, że został popełniony znowu taki błąd, jak już raz kiedyś został popełniony. Mianowicie balonik, który się otwiera na końcu tego cewnika, balonik wypełniany solą fizjologiczną, który nie pozwala cewnikowi cofnąć się, wyjść po prostu z cewki i z pęcherza. Ten balonik został otwarty i napełniony na wysokości guza prostaty. No ja wiedziałem, czym to zaowocuje. I faktycznie chłopaki pojechali. Chociaż ja jeszcze mówiłem, że nie mam przekonania, nie mam pewności, że wolałbym, żebym mi wepchnął go dalej. No ale nie zrobił tego, pojechał, powiedział, wszystko jest ok, proszę. Ta krew, która leci, już zaczął lecieć klarowny mocz. Już było wszystko ok. No ok, uwierzyłem mu. No ale mija kolejny dzień. Tej krwi coraz więcej. Mija kolejny dzień, krwi coraz więcej, ja jestem słaby, coraz słabszy, nie mogę jeść w ogóle. A tu jest, wiecie co, nowy rok, jest Sylwester najpierw, potem nowy rok, znikąd pomocy, no i dopiero po Sylwestrze, po nowym roku, dzwonię do Basi, do mojej pielęgniarki, to było we wtorek, napisałem jej SMS-a rano o 7:30, Basia, mam problem z cewnikiem. Czy byłoby możliwe, żebyś przyjechała albo podała mi jakiś sposób na ratunek? Bo musi to zostać poprawione, bo z tej krwi mi za dużo leci. Basia powiedziała, że przyjedzie, przyjechała. Przyjechała bardzo sprawnie, przeprowadziła akcję, rzeczywiście. Balonik wypompowała, cewnik wepchnęła dalej. Faktycznie zamontował się tu, gdzie trzeba. Krwi poleciało, no co niemiara. I to żywa taka
czerwona krew do tego stopnia, że zaczęła tężeć mi znowu w tym cewniku, więc on znowu się zatkał, no ale na szczęście ona była jeszcze, więc przedmuchała go jeszcze, przepompowała, przepłukała ten pęcherz, no i od tej pory leci. Jeszcze leci, jeszcze mam krew w moczu cały czas, chociaż już było, dzisiaj w nocy było bardzo dobrze. Ja w ogóle dwie noce nie spałem. W ogóle nie spałem dwie noce. Nie mogłem zasnąć. I wiecie co, jakiś taki atawistyczny lęk się pojawił. Zobaczcie, tak wygląda mój mocz w tej chwili. I cały czas w tej rurce od worka cały czas mam, no cały czas jest jakaś krew, jakieś odłamki. To może być rozpadający się guz, jest to możliwe, że to coś takiego jest. No, no nie wiem, być może będę musiał znowu zaraz przepchać jeszcze raz ten cewnik. No być może będę musiał to zrobić. No w każdym razie takie kłopoty miałem, że byłem nieżywy dosłownie i do tego stopnia, że wczoraj zacząłem rozsyłać po bliskich mi ludziach, między innymi z wielu z was dotarł mój taki okrzyk rozpaczy, taka prośba o pomoc w modlitwie, żeby Pan Bóg zainterweniował, bo to była jedyna instancja odwoławcza, do której mogłem się odwołać i modliłem się. Modliłem się w nocy, te dwie noce, co nie spałem. Oj, wiecie, ile ludzi omodliłem. Ale wiele rzeczy zrozumiałem. Czytałem Księgę Hioba. To był taki czas wzmożonej aktywności duchowej. Ach, dzwoni mój syn. Przepraszam, muszę przerwać na chwilę. Dobra, zadzwonił mój synek z Łodzi, Piotruś, który potrzebuje rady adwokata jakiegoś. No i ponieważ w rodzinie mamy dobrego adwokata, w Łodzi właśnie też, kancelaria Kłosiński, to mu podałem numer telefonu, bo to jest nasza rodzina. Taka dość bliska nawet ze strony mamy, mojej mamy. Dobra, na czym skończyłem? No nie wiem, na czym skończyłem. No w każdym razie poczułem się na tyle dobrze, że dzisiaj zdecydowałem się nagrać krótki film, bo nie będę miał za dużo siły, bo mam problem z wydatkiem energetycznym, ja straciłem dużo krwi. Dwie doby całe nie jadłem, dwie doby nie spałem, więc jestem taki wymęczony. Dzisiejszej nocy już spałem, dzisiaj śniadanie zjadłem, także już czuję, że już mi jest lepiej. No i zdecydowałem się nagrać krótki film o tym, co jest, co dookoła się dzieje. Oglądałem naszego kochanego brata, braciszka młodszego, młodego. On jest dla mnie jak Tymoteusz dla Pawła. On nie porównuje siebie do apostoła Pawła absolutnie. Ale jego do Tymoteusza już mogę porównać, bo to jest chłopak, który ma ogromną żarliwość dla Chrystusa. Napisałem do niego też z prośbą o pomoc, o modlitwę. Odpisał mi, no tak pięknie mi odpisał, naprawdę, prawdziwie po bratersku, po chrześcijańsku mi odpisał. Może nawet wam przeczytam to, co mi Janek napisał do mnie. To było takie, no, takie bardzo na miękko. Napisałem mu tam, proszę cię o modlitwie w mojej intencji. A jeszcze tu błędów narobiłem w tym, co napisałem, no ale on się, to inteligentny facet, to on doczytał się, napisał tak. Panie Jezu, dziękuję ci za Zbyszka, oddaję go całkowicie w twoje ręce. Ty znasz jego serce, do ciebie należą czasy i chwile. Ty wszystko ustaliłeś swoją władzą. Proszę, niech twoja wola objawia się we wszystkim, abyś we wszystkim był uwielbiony. Proszę Cię, Ojcze, o uzdrowienie Zbyszka i przyjście mu z pomocą w sposób, jaki tylko zamierzyłeś. Wiem o tym, że nie rozumiemy wszystkiego, ale... Ojej, to jeszcze moja teściowa dzwoni, przepraszam, no muszę odebrać. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Ja
się czujesz w nowym roku? Pierwsze moje pytanie. Może głosu mojego nie poznajesz, bo jestem zachwycony. Dobrze się czuję. A mogę oddzwonić za parę minut, bo ja w tej chwili akurat jestem w trakcie nagrywania filmu. Filmiku krótkiego. Ja bardzo ciekawą i pilną mam pytanie. Pilne pytanie, Zbyszku. Tak? Powiedzmy, czy miałeś kontakt teraz z Iwonką? Masz kontakt? Tak, tak, miałem. Ona jedzie już ze Szczecina do Oszą. No bo ona miała dzwonić i z domu, i z drogi, i cały czas cisza, więc chciałam zapytać. No jeżeli w porządku, to już sobie tam nagrywaj dalej. Już to moje pytanie jest załatwione. Dzięki. Okej. Jest wszystko w porządku, jedzie. Myślę, że teraz odbierze telefon, gdyby mama teraz dzwoniła, to... Nie, nie, ona miała do mnie dzwonić, nie ja do niej. Ja rozumiem, ale ona zapomniała w tym, no ona taka, ma taki rozbiegany umysł, myśmy już to odkryli i ona wie o tym i nie wyrzuca już sobie tego, ja jej tego nie wyrzucam, no tak po prostu taką no ma ja naturę. Też, ja też jej nie wyrzucam, dlatego dzwonię do ciebie, żeby jej, wiesz, nie stawiać ją pod ścianą, nie? Jasne, jasne, ale spokojnie można do niej dzwonić, na pewno przyjmie z radością i przeprosi, że no, zapomniała. Dobrze, dobrze. To nagrywaj sobie dalej, tak. To dobra. Z Panem Bogiem, dobrego dnia. Z Bogiem, dzięki. No to nawet słyszeliście kawałeczek rozmowy mojej z moją teściową. Wracam do tego listu, co Janek mi napisał. Proszę Cię, Ojcze, uzdrowienie. Przyjście Mu z pomocą w sposób, jaki tylko zamierzyłeś. Wiem o tym, że nie rozumiemy wszystkiego, ale jednego jesteśmy pewni. Jesteś dobry i ze wszystkim współdziałasz dla dobra tych, którzy Ciebie kochają. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś i współdziałasz z nami ku Twojej chwale. Kochamy Cię i prosimy, abyś świecił przez nas jasno, a kiedy już wypełniamy Twoją wolę, zabrał nas do siebie nie wcześniej, ani nie później. Pragniemy, abyś Ty był całkowicie i totalnie wywyższony, a wiem, że Ty masz plan, któremu się poddajemy. Jesteśmy Twoi. Amen. Zbyszku, czekajcie, bo tu... No coś tam, przysyczaj się, proszę, tylko do Jezusa. Tu jakiś pewnie słownik T9 mu podpowiedział jakieś bzdurne słowo, dobra. Przyssaj się może tylko do Jezusa. Tylko On jest życiem. W Jego świetle gasną wszelkie mroki codzienności. Jestem pewny, że jeżeli Pan ma dla Ciebie jeszcze zadanie, zachowa Cię przy życiu, a jeżeli Twój bieg ma się zakończyć i czeka Cię już meta i nagroda, to On sam po Ciebie przyjdzie. Nie bój się, odpocznij. Wiem, że cierpisz, ale tylko Jezus jest odpowiedzią na wszelkie bolączki tego zepsutego świata. Ja również o Nim marzę i to pomaga mi żyć w tym świecie. Tylko On. Jezus i ja jesteśmy z Tobą. Nie bój się. Ufaj i kochaj. Nie poddawaj się, lecz całkowicie się Jemu zawierz. Wiecie co? Przeczytałem to i wymiękłem. Dostałem mnóstwo takich odpowiedzi na ten mój rozpaczliwy SMS od wielu z Was. Moich braci, moich sióstr, przyjaciół. Ludzi, którym nie obce są losy nasze nawzajem. Jak dostałem tą odpowiedź od Janka, bardzo się ucieszyłem, bo to jest odpowiedź, pomimo że w pewnych kwestiach nie rozumiemy się. Ja pewne rzeczy widzę inaczej niż Janek. Janek jeszcze nie widzi pewnych rzeczy, moim zdaniem, to jest moje odczucie oczywiście. Ale między nami jest ta braterska więź. To jest to, co Jezus powiedział. Jeżeli ktoś nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. I ja myślę, że w chrześcijaństwie to powinno charakteryzować chrześcijan. W chrześcijaństwie prawdziwy chrześcijan. Kto ma ducha Chrystusa, ten ma ducha miłości. Ten ma ducha współczucia, zrozumienia, ducha wsparcia, pomocy. I wiecie co? I ten chłopak jest mi przez to bardzo bliski. To, że on nie rozumie kwestii usprawiedliwienia z łaski przez wiarę do końca. On nie rozumie kwestii zakonu i roli prawa w dziele zbawienia. On całkowicie koncentruje się wyłącznie na Chrystusie i to jest absolutnie właściwe. To jest trzy razy tak, to są moje wykrzykniki. Tak, Jezus jest jedynym rozwiązaniem
na to imię zegnie się wszelkie kolano. Jezus jest wszystkim, jest Słowem, jest miłością, jest emanacją Ojca. W Jezusie jest wszystko, absolutnie wszystko. I Janek to odkrył. To jest największe odkrycie. I ja wiem, że Bóg mu objawi tamtą resztę. Być może na razie jeszcze nie objawia, dlatego że gdyby eksplodował całą Bożą prawdą, wielu ludzi odstąpiłoby od Niego. Ludzi, którzy idą dobrą drogą, tylko mają jeszcze niepoukładane to w głowie. My wszyscy dorastamy, dorastamy i dojrzewamy do poznania pełni. Poznanie mamy tylko cząstkowe. Każdy z nas ma jakiś fragment poznania. Ja kiedyś myślałem, że wszystko wiem i potem jak zobaczyłem, jak niewiele wiem, to się zawstydziłem. Było mi naprawdę ciężko i wstyd, jak mało wiem, jak mało rozumiem. Szczególnie w relacjach z drugim człowiekiem. Pan Jezus wymyślił ideę Kościoła, czyli tej eklezji, tych wywołanych ze świata, tych zebranych do tej owczarni, którą On zakłada. Wymyślił to po to, żebyśmy mogli wzrastać i żebyśmy wzrastali w poznaniu Bożego charakteru z jednej strony i przede wszystkim, żebyśmy dorastali do tego, czym jest miłość i kto to jest Bóg. Bóg jest absolutną miłością, to jest najlepsza istota we wszechświecie. To jest jedyna, to jest źródło wszelkiego dobra, wszelkiej miłości. Bóg jest, ojejku, jest tym kimś tak niebotycznym. W przeciwieństwie do szatana, który jest przeciwnikiem, który jest po drugiej stronie, biegunowo po drugiej stronie. I Jezus i Ojciec są jedno. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, tak Jezus powiedział. Jezus jest Synem zrodzonym z Ojca, więc wszystkie cechy Ojca posiada. Całą naturę Jego dziedziczy. Na pewnym etapie planu ratunkowego, planu zbawienia ubrał się w ciało ludzkie, stał się człowiekiem. Przyszedł na świat, na ziemię i oddał siebie. Szatan postawił taką sprawę, mówi tak, Boże, Ty oczekujesz sprawiedliwości. Ty jesteś sprawiedliwy. Co to znaczy sprawiedliwy? No a jeżeli ktoś nie będzie zachowywał Twojego prawa, to co, to może żyć? Nie, nie może żyć. Jest napisane, jest takie prawo, że karą czy konsekwencją grzechu jest śmierć. Kto grzeszy, umrze. I szatan, powołując się na to, mówi, cała ludzkość, oni wszyscy toną w grzechach. Wszyscy toną w grzechach. Wszyscy zgrzeszyli. I brak im chwały Twojej. Wszyscy są źli, zepsuci. Ale Bóg, Ojciec z Synem zebrali się kiedyś na naradzie i ustalili, że rozwiążą ten problem. Ludzka natura musi zostać uśmiercona. Ta grzeszna natura musi zostać uśmiercona. Jezus powiedział tak, mówi, ja się stanę człowiekiem. Stanę się człowiekiem, urodzę się jako człowiek. W całej pełni będę tylko człowiekiem. Będąc równocześnie Bogiem, bo Bóg nie może przestać być. I mówi do Ojca, i przyjdę na ziemię i zapłacę. Zapłacę ten rachunek. I każdy, kto uwierzy w to, że sprawa wymagania prawa wobec Niego, prawa, które mówi, karą za grzech jest śmierć, jest załatwiona. Karą za grzech jest śmierć, ponieważ my grzeszymy, jesteśmy grzeszni, to karą za ten grzech jest śmierć. To Jezus, wziąwszy na siebie naszą naturę, grzeszną naturę, przyjął grzeszną naturę.
nie bezgrzeszną. Natura była grzeszna, ale będąc w tej grzesznej naturze nigdy nie zgrzeszył. Nigdy. To jest cud. Poprzez kontakt z Ojcem, on pokazał, jak to jest możliwe, poprzez kontakt z Ojcem, poprzez tą społeczność, wspólnotę, on wstawał o 4 rano, czasami całą noc modlił się. Co to znaczy modlił się? Uzgadniał, ustalał pewne sprawy, rozmawiał z Ojcem. Poprzez to bycie z Ojcem, on przyjął wszystkie te cechy Ojca i on nie był w stanie zgrzeszyć. Nie był w stanie zgrzeszyć. Grzech dla niego był czymś tak obrzydliwym. Tak jak dla nas grzech jest, wiecie co, grzech palenia papierosów, to jest grzech przeciwko życiu, nie zabijaj. Dajcie dziecku papierosa i powiedzcie, no zapal sobie, jakie fajne to jest. Dziecko pociągnie raz, zakrztusi się, będzie kasłało, wyrzuci to i powie bl. Ale jeżeli będzie łamało tą naturę, ten naturalny odruch odrzucania papierosów, będzie łamało i łamało i łamało, dlatego, żeby być zaakceptowanym w środowisku palaczy na przykład, to na pewnym etapie tego grzechu, ten grzech stanie się dla niego przyjemnością. To, co było obrzydliwe dla niego, mamy stać się jak dzieci. Czyli mamy powrócić do stanu, gdzie grzech jest dla nas obrzydliwy. Musi zostać przeuczone ciało ludzkie. W drugą stronę musi przejść. To dla takiego człowieka ten grzech staje się jego normalnym życiem. Palenie staje się normą. Narkomania, narkotyki. Jak zapaliłem kiedyś marihuanę, która miała mi pomóc w kwestiach bólowych, pociągnąłem o jeden wdech za dużo. I mój mózg przestał pracować, zaczął świrować, jakieś spięcia w mózgu się zaczęły robić. I wiecie co, ja zrozumiałem, czym są narkotyki. I teraz ludzie, którzy to notorycznie łamią to obrzydzenie do grzechu, w pewnym momencie stają się narkomanami. Oni wręcz potrzebują tego narkotyku. To jest coś potwornego. To samo jest z grzechem pornografii, z grzechem prostytucji, cudzołóstwa, z grzechem pychy, chamstwa, pijaństwa, mężołożnictwa. Te wszystkie grzechy, o których Biblia zapowiada, że ludzie, którzy takie rzeczy czynią, nie odziedziczą Królestwa Bożego, nie wejdą do wieczności, bo nie mogą wejść do wieczności. Ci ludzie muszą się tej grzesznej natury pozbyć. I ostatnie pokolenie, te 144 tysiące symboliczne, wierzę, choć nie zdziwię się, jeżeli będzie to dosłowna liczba. Przy przyjściu Chrystusa to będą ludzie, którzy nie zgrzeszą, którzy nie oddadzą pokłonu posągowi. Cały świat będzie zmuszony do oddania pokłonu posągowi. Zostanie wywyższone prawo niedzielne, bo to będzie prawo, które będzie na całym świecie obowiązywało, będzie narzucone. To prawo zostanie ludziom narzucone jako prawo obowiązkowe, bo to będzie ruch klimatyczno wiecie co, wszystkie sfery życia człowieka zejdą się w jednym i to już idzie w tą stronę. Ten pan w białej sukience cały czas ciśnie w tą stronę, żeby pojednać wszystkie zwaśnione religie. Zobaczcie, do czego już doprowadził. Wszystkie narody, wszystkie skłócone ludy, żeby doprowadzić ich pod jeden wspólny sztandar, wróci feudalizm i zostanie wywyższone prawo niedzielne. Niedziela, dzień poświęcony słońcu. I każdy będzie musiał podpisać lojalkę, deklarację lojalności. Bo to będzie nakaz święcenia niedzieli. To się wydaje absurdalne, ale to będzie miało miejsce. I tylko ludzie, którzy
którzy należą do Boga w całej pełni, którzy pokochali Boga bardziej niż swoje życie. Tylko tacy ludzie nie pokłonią się przed tym posągiem, przed tym pomnikiem. Tylko oni nie oddadzą pokłonu. I to jest przed nami jeszcze. Nie wiem, ile to czasu. Ja widzę, że Bóg przesuwa tą granicę coraz dalej, tak jak Piotr pisze, bo on nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Chciałby, żeby każdy mógł zostać uratowany. I on walczy, cały czas walczy. Pobudził takiego Janka, wyrwał go z tego mrowiska, z gniazda szerszeni, wyrwał go z katolicyzmu i umieścił go w takiej wolnej przestrzeni. Janek popłynął na tej fali tych neoprotestanckich nowych religii, wyznań. Ale Janek zrozumiał, że te wszystkie kościoły, wyznania, religie, one zwodzą świat, zwodzą ludzi. I wyszedł stamtąd. I teraz w jednym z ostatnich filmów mówił właśnie też o tych kościołach. On mówił z taką żarliwością. Wiecie co, myślę, że to jest taka żarliwość, jaką miał Jezus, kiedy wypędzał ze świątyni przekupniów. Z taką żarliwością dla Boga mówił, apelował, prosił, napominał. No, rzekłbym, że tłukł czasami słowem po głowie, żeby dotarło do tych tępych głów, żeby porzucili Babilon, żeby przyszli do Jezusa, żeby zobaczyli, że Jezus jest jedynym Zbawicielem. To niewielu ludzi to dotrze. Niewielu ludzi. Dlatego, że ludzie skupią się na formie przekazu, a nie na treści przekazu. I boję się, że do wielu ludzi to po prostu nie dotrze i nie usłuchają Janka. Obrażą się na niego i odejdą z tego ruchu. Ale Bóg będzie Janka prowadził dalej. Ja modlę się o niego i chciałbym, żeby był takim Tymoteuszem i żeby był takim apostołem Pawłem. Przynajmniej na Polskę, a może i dalej, może i na cały świat. I żeby doprowadził ludzi do właściwego poznania. Jest wielu ludzi w świecie, którzy rozumieją te rzeczy. Wielu. W adwentyzmie ich jest najwięcej. Dlatego, że to był ruch właśnie, to był ruch społeczny. To byli ludzie, którzy opuścili kościoły swoje protestanckie w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku i zebrali się pod jednym sztandarem. Nazwali się potem adwentystami Dnia Siódmego. Ale ponieważ diabeł tam umieścił swoich przedstawicieli, no to zepsuł. Zepsuł ten ruch, doprowadził do tego, że no, że jest, ten ruch jest dzisiaj tu, gdzie jest. I tutaj nie głosi się już Jezusa, tylko głosi się szabat właśnie. To jest to samo, co było z żydostwem kiedyś. Faryzeizm taki. Ale w tym kościele, w tym ruchu jest najwięcej ludzi, którzy mają właściwe zrozumienie. Zadzwonił do mnie dzisiaj Waldi. Zadzwonił do mnie chłopak, który mieszka w Krakowie, i który czyta Biblię, czyta Wielki Bój, czyta książki Jonesa, czyta książki Wagonera. Odnajduje takie perły w zrozumieniu tych Bożych zasad. I Bóg ma takich ludzi całe naręcza, całe mnóstwo. I to są ci ludzie, z którymi ja mam bezpośredni kontakt. Piszemy ze sobą, rozmawiamy do siebie. I to jest takie niezwykłe. To jest to, co Bóg mi dał i powiedział mi, bo ja zadałem mu kiedyś takie pytanie: Boże, czemu nas tak mało jest? To tak jak Eliasz kiedyś. A Bóg mu powiedział: ja mam 6 tysięcy czy 7 tysięcy tych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Nie bój się, mówi, nie cykaj. Damy radę. I tak jest dzisiaj. I Jezus przyszedł na świat w ludzkim ciele, w ludzkiej grzesznej naturze. No właśnie ten nowoczesny adwentyzm odrzucił to i mówią, że w naturze bezgrzesznej przyszedł, co jest dla mnie
nie do przyjęcia. Przyszedł w grzesznej ludzkiej naturze i zwyciężył grzech. I pokazał nam, że my również możemy być zwycięzcami nad grzechem. W jaki sposób? On przyjął naszą naturę, ale On udziela nam swojego ducha. Ponieważ w Nim mieszka cała pełnia boskości, bóstwa, to Jego duch może być wszędzie, w każdej chwili, z każdym człowiekiem. Jest taki fajny film, taki przerysowany trochę. Wczoraj go sobie obejrzałem w nocy, wieczorem, bo wczoraj już zasnąłem. Spotkanie. Encounter, to chyba się tak nazywa. Encounter. Spotkanie po polsku. Fajny film właśnie o Jezusie. Piękny film. Niezwykły. Chociaż mówię, to jest to takie tanie kino, ale no to są filmy, które są robione przez ludzi, nie przez korporacje, które mają olbrzymie środki i nakłady finansowe, Mel Gibson czy ktoś tam. Nie, nie, nie. To są filmy robione przez zwykłych, prostych ludzi, więc są niskobudżetowe, niskonakładowe, ale treściowo tam jest to, co właściwe jest. Obejrzyjcie sobie film Spotkanie. Można znaleźć nawet na zwykłym YouTubie, jak wpiszecie spotkanie, film religijny, to zobaczycie. To znajdziecie bez żadnego problemu. I Jezus udziela nam swojego ducha. Apostołowie, jak po zmartwychwstaniu siedzieli w sali zamkniętej na cztery spusty, bo się bali Żydów, to w pewnym momencie przeczytam to wam, to jest Ewangelia Jana, 20 rozdział, 20 wiersz czytam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok, bo on wszedł do tej sali przez zamknięte drzwi wszedł. No, to jest w tym nowym ciele, przemienionym. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Czyli co to jest Duch Święty? To jest ten Duch, który wypełnia Jezusa, który jest w Jezusie. On rodzi człowieka, człowiek, który zaczyna się interesować tymi sprawami, to zaczyna się interesować dlatego, że przewiewa go wiatr Ducha Świętego. I jak go przewiewa ten wiatr, to taki człowiek w pewnym momencie zaczyna interesować się sprawami Królestwa Bożego. I zaczyna szukać. I jak złapie tego ducha, jak chwyci, o co chodzi, to się zaczyna, wow, jazda bez trzymanki. W liście do Galacjan 4:6 napisane jest, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego. Kogo zesłał? Ducha syna swego. Ten duch, o którym Jezus mówi w Ewangelii Jana w rozdziale 14, 15, 16. Ja będę prosił i Bóg da wam pocieszyciela, ducha prawdy. To jest ten duch. Zrobiono z niego trzecią osobę. Ja w to nie wierzę. Dla mnie jest to duch Jezusa, o którym tutaj właśnie czytam w tej chwili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. I człowiek, który rodzi się z tego ducha, on ma ukrzyżowaną naturę. Jego natura grzeszna została ukrzyżowana na Golgocie. Dla nas symbolicznie. Bo to nie my, nie nam przybito do tego krzyża ręce i nogi, tylko Jezusowi. A duch, to następuje taka zamiana. My dajemy mu swoją grzeszną naturę i ona zostaje ukrzyżowana, a on udziela nam swojego ducha, który zaczyna odradzać w nas tą nową naturę, przysposabia nas do życia w niebie.
ten Duch sprawia, że zaczynamy żyć według Bożych przykazań. Że jeżeli paliłem, to przestaję palić. Jeżeli kradłem, przestaję kraść. Jeżeli klękałem przed obrazami jakimiś i modliłem się bezmyślnie do jakichś bożków, to wycofuję się z tego. Jeżeli łamałem szabat, to wracam do przykazania o sobocie, bo Bóg mnie zaprasza, mówi: pamiętaj na dzień szabatu, to jest taki piękny czas. Pamiętaj. Ja stworzyłem niebo i ziemię i wszystko, dlatego odpocząłem i Ty przychodź do mnie. To jest znak między mną a Wami. Druga Księga Mojżeszowa albo Księga Wyjścia, rozdział 31, bodajże wiersz 13. Bo to jest znak między mną a Wami. Szabaty są znakiem. 58 rozdział Izajasza, wersy 12, 13 chyba i 14. Dlaczego tak ciężko jest dzisiaj zrozumieć ludziom sobotę? Dlatego, że my się rodzimy w kulturze niedzielnej. Rodzimy się i niedziela wszędzie jest wszechobowiązująca na całym prawie globie. Oprócz miejsc, gdzie muzułmanie piątek zachowują, czy jakichś innych tam miejsc, gdzie nic się nie zachowuje. I dlatego jest tak trudno ludziom przyjąć tą sobotę, ale jeżeli ktoś zrozumie, co to znaczy życie według Ducha, to ten Duch będzie prowadził człowieka do takich miejsc, że ten człowiek zrozumie wagę przykazań i on zaczyna pragnąć zachowywać Boże przykazania. Dlaczego? Z miłości do swojego Boga. To jest coś nieprawdopodobnego. I tu się okaże wiara i wytrwanie świętych na samym końcu historii świata, kiedy na całym globie, na całej planecie będzie obowiązywało to fałszywe prawo Boże, fałszywy Bóg będzie. To jest szatan. Szatan sobie wymyślił niedzielę na złość Bogu. Księga Daniela 7:25. Przyszedł odmienić czasy i zakon. To on zmienił czasy, że dzisiaj nowy rok zaczyna się 1 stycznia, a nowy rok zaczynał się w marcu. Miesiące były liczone pośród ludu Bożego według faz księżyca. On zmienił te czasy wszystkie. Święta wszystkie. Zobaczcie, ile mamy świąt. Tysiące świąt, naprawdę. Czy setki, nie wiem. Chyba setki. Setki świąt. Fałszywych świąt, jakichś powymyślanych, bzdurnych świąt. Dlaczego? Żeby ludzie nie zachowywali tych bożych świąt, które mają sens, mają treść, niosą treść jakąś. I szatan zmienił przykazania. Dziesiąte rozwalił na dwa kawałki, żeby liczba się zgadzała, bo drugie wyrzucił całkowicie w papiestwie, w katolicyzmie. Czwarte zmienił, przykazanie o sobocie zmienił na niedzielę. I to się we wczesnych wiekach średnich dokonało. I tak sobie trwa już tysiące lat, nieomal 2000 lat. I my się rodzimy w tym. Dlatego jest nam tak ciężko to przyswoić. Ale jak Duch Jezusa prowadzi człowieka, człowiek jest narodzony z Ducha i Bóg go prowadzi dalej, to tego człowieka doprowadzi do poznania tej prawdy. Są ludzie, którzy za życia tutaj nie dojdą do poznania tej prawdy. Luter nie wiedział. Luter umarł nie wiedząc, że sobota jest świętym dniem. Luter zrozumiał inną rzecz. On zrozumiał, że Biblia musi być dostarczona każdemu człowiekowi. I przetłumaczył ją na język niemiecki. Bóg potem powołał kolejnych ludzi, kolejnych. W tym czasie Gutenberg wymyślił druk. Zaczęto drukować. A, to była rewolucja. I Słowo Boże tak sobie zaczęło to wszystko dorosło do tej miary, że Słowo Boże stało się dostępne dla każdego. Dzisiaj Słowo Boże mamy tutaj, w komórce. Kto chce, może mieć Biblię, jaką chce, ile chce. Za darmo.
są całe aplikacje. I to wszystko trwa, ileś tam czasu. I są ludzie, którzy nie doszli do zrozumienia pewnych prawd i oni umrą, nie poznawszy tych zasad. Oczywiście, że będą zbawieni, jeżeli wierzyli, że Jezus jest ich Zbawicielem. Jeżeli mieli tego Ducha Jezusa, czyli nie rozumiejąc człowieka, który im tłumaczy zasady biblijne, ale oni tych zasad nie widzą. Ale taki człowiek nie był agresywny wobec tego interlokutora, czy tam tego rozmówcy swojego. Miał Ducha Łagodnego, Ducha Jezusa. To jest dziecko Boże. I dlatego uczmy się tolerancji wobec drugiego człowieka. Uczmy się akceptacji dla niego, dla jego małości, że on jest malutki, że on jest dzieckiem, jest niemowlakiem. On może mlekiem się karmić, bo twardy pokarm jest nie dla niego, bo on ząbków nie ma jeszcze. My nie wiemy, kto jakie ma zasoby i kto jakie może przyjąć zrozumienie. My tego nie wiemy. Dlatego mamy uczyć się kochać ludzi. I Paweł na tym koncentruje swoje nauczanie. On wyjaśnia kwestie związane z przykazaniami, z pokarmami. Są ludzie, którzy wejdą do nieba, pomimo że wcinali kabanosy i tam, wiecie co, golonki jakieś. No wejdą do nieba, bo oni nie mogli przyswoić sobie tej wiedzy, że to jest niejadalne. Jak ja się dowiedziałem, że to jest niejadalne, a byłem zawsze smakoszem, to ja porzuciłem wieprzowinę, porzuciłem nieczyste pokarmy, węgorze, które byłem pod fonurkiem, to strzelałem, miałem kuszę taką pneumatyczną, świetny sprzęt, miałem swój akwalung, no wszystko miałem i mogłem strzelać węgorze spod wody. Doskonała ryba, doskonała na tym terenie, smaczna, ale zła tam w środku, bo to są padlinojady. I to jest pokarm, który jest trucizną dla człowieka i dlatego Bóg mówi, nie jedz tego, nie dotykaj się nawet tej padliny, w ogóle nie ruszaj tego. No ale są ludzie, którzy wcinają psy, koty, szczury, świnie. No są ludzie, no tak mają. I ja nie wiem, czy on to zrozumie za życia, czy nie zrozumie. Dlatego mam nikogo nie sądzić. Jakbym został przyjęty u kogoś na zaproszony przez człowieka i postawiłby mi najlepsze szyneczki konserwowe, jak ja lubiłem, szynkę konserwową, taką z puszki. Polish ham to się tak nazywało, już nie ma tego, aż ślinka mi poleciała teraz. Nie zjadłbym dzisiaj. Dzisiaj bym odmówił. Zrobiłbym to bardzo taktownie, bardzo delikatnie, żeby wyjaśnić, dlaczego nie. Pokazałbym chłopaków z Księgi Daniela, że oni nie chcieli jeść ze stołu królewskiego, czyli najlepszych rzeczy według babilońskiego zwyczaju, najlepszych. I ja bym dzisiaj nie zjadł tego. Ale tacy ludzie, gdyby nie zrozumiał taki człowiek, ale przyjąłby Jezusa, będzie zbawiony. Dlatego, że w Jezusie jest całe dopełnienie. Wszystko jest. Łotr na krzyżu nie zdążył się uświęcić. Jego życie nie mogło ulec przemianie. On był złodziejem, bandziorem, draniem, cholerykiem. Najprawdopodobniej lał wszystko, wszystkich, co... Bo Rzymianie nie krzyżowali ludzi tak z ulicy. Nie, to nie byli barbarzyńcy. To był najbardziej cywilizowany w tamtym czasie naród. Oni byli prawi. Ale jak ktoś narobił sobie, to nie było litości dla przestępców, dla zła, według prawa rzymskiego. I ten chłopak ukrzyżowany wraz z Jezusem, on nie miał szans na zmianę życia. On nic nie zmienił, on tylko uwierzył. Jezu, wspomnij na mnie, jak będziesz u swojego Ojca. To był balsam na serce, na pękające serce Jezusa. Balsam.
Wiecie co, jak zrozumiałem te wszystkie rzeczy, jak to do mnie dotarło, jak wylądowałem w tym moim łóżku, to jest mój świat, 2 metry na 1 metr, 2 metry długie, 1 metr szerokie. To jest świat, w którym żyję. To, co widzę, to wiecie, co widzę. Teraz mam hiacynt na oknie i mamka kupiła mi kwiatek, hiacynt pachnący, żeby mi pachniał tutaj. Jak dotarło do mnie, ale zrozumiałem, ile ja wiem z tych biblijnych kwestii, jakie mam zrozumienie tych spraw. I jak zacząłem nagrywać te filmy, dzisiaj mam już ich 200 ileś tam nagranych, dotarło do mnie, że przecież to jest okoliczność, którą mogę wykorzystać dla Bożej chwały, żeby temu Jezusowi, który, wiecie co, on nie był na łóżku, on był na krzyżu, przybity do krzyża. Jego śmierć nie była śmiercią z powodu krwawienia w pęcherzu moczowym, tylko z powodu pęknięcia mięśnia sercowego. To ja, będąc na tym łóżku, mogę mu oddać hołd i chwałę i cześć. I mogę opowiadać o nim, o jego miłości, o jego dobroci. O tym, jak dobry jest Bóg. Jak dobry jest Ojciec, który był tak blisko Niego w tamtym momencie. Jego Syn wisiał na krzyżu. Jego Syn, jednorodzony Syn, wisi i cierpi. I Ojciec, ja wiem, co to jest cierpienie Ojca, kiedy Syn doznaje zranienia. Ja wiem to, znam to. Znam ten ból. I ten Bóg, który mógł się nie zgodzić na to i dmuchnąć, i ten cały Rzym, cała Jerozolima, ci faryzeusze, ci wszyscy zawołali ukrzyżuj, zamieniliby się w pył. On tego nie zrobił. Tylko przyjął to cierpienie Syna i swoje własne. Przełknął tą gorzką pigułę. Przełknął to dla naszego zbawienia, dla nas. Dlatego, że to jest tak dobry Bóg. To jest tak dobry ktoś. Jeżeli czytacie Biblię i nie rozumiecie jakichś kwestii, nie załamujcie się. Odłóżcie to na potem, na kiedyś. Kiedyś dostaniecie wyjaśnienie. W życiu ma miejsce progres pewien. My stopniowo uczymy się. Uczymy się najpierw literek, liczb, potem uczymy się matematyki, dodawania, odejmowania, mnożenia, tabliczki mnożenia, uczymy się na pamięć. I zobaczcie, to jest proces, powolny proces, gdzie wzrastamy w poznaniu. Poznajemy to wszystko po kolei, krok po kroku, rok za rokiem. I w ten sposób będziemy Boga poznawali przez całą wieczność. Jak dobry i piękny jest Bóg. Także jak ktoś przyjdzie do was i powie, Bóg zabija, bo ja twierdzę, że Bóg nie zabija, że to, co jest napisane, przykazania są odbiciem Jego istoty, Jego charakteru, więc On nie może zabijać, a pisze w Biblii, że zabił, ja tego nie rozumiem, ja odkładam to, odstawiam to i mówię, Ojcze, nie rozumiem tego, ale wiem, że mi to wyjaśnisz. Dzisiaj mam pewne zrozumienie swoje, zrozumienie tych tekstów, ale potem zobaczę to wszystko tak, jak to było naprawdę. Jejku, jakie to będzie niesamowite. Wszystko będzie wyjaśnione. I teraz jaki jest sens kłócić się o to, czy to jest tak, czy to jest tak, czy moja racja jest mojsza, czy twoja jest twojsza. Jaki jest sens? Jeżeli szukamy Ducha Jezusa i Go odnajdujemy, idźmy za Nim. Po prostu powiedzmy Jezusowi, tak, Jezu, chcę, to na co Janek tak naciska, Jezu, pragnę Ciebie,
pragnę społeczności z Tobą, bliskości z Tobą. Bądź przy mnie cały czas. Prowadź mnie, przeprowadzaj. Wiecie, co modliłem się i mnóstwo z Was się modliło w mojej intencji. Nie wiem, czy będę żył dalej, czy nie. Tak jak Janek pisze, napisał w tym liście, Bóg wie najlepiej, czy to mój czas już jest, czy nie. Każdego dnia umierają setki ludzi, tysiące ludzi umiera każdego dnia, bo przychodzi ich czas. To nie ma znaczenia. Dla mnie znaczenie ma to, żeby ta Jego sprawa na ziemi, żeby eksplodowało, żeby to wszystko, żeby świat nagle owidział, żeby zobaczył, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło i uwierzyło. To jest to, na czym mi zależy najbardziej. Wierzę, że i Wam też. Kochani, zostańcie z Bogiem. Niech Was prowadzi. Niech Was ten dobry Bóg prowadzi. Ojcze, przychodzę teraz z prośbą taką, żebyś tak jak wysłuchałeś tych modlitw wszystkich i sprawa mojego, tych ostatnich moich dni została rozwiązana jak dotąd pozytywnie. Ojcze, proszę Cię o prowadzenie dla każdego z tych ludzi, z tych słuchaczy, oglądaczy mojego kanału. Ojcze, proszę Cię, żeby jak najwięcej ludzi mogło poznać Ciebie i żeby bez lęku patrzyło w przyszłość. Żeby nie bali się śmierci, nie bali się nieistnienia, bo tego nie ma. Bo tam, gdzie jesteś Ty, to jest życie. Żeby dostrzegli piękno Jezusa. O to Cię proszę w imieniu Twojego Syna, a mojego Zbawiciela. Amen. Zostańcie z Bogiem. U mnie ciepło się robi. Iwonka napaliła. Ja zjadłem śniadanie i mam co spalać, więc zrobiło mi się ciepło. No i teraz być może będę musiał przepompować mój cewnik, bo tam coś zatrzymało się. Nie, płynie. Chyba płynie. Teraz wam powiem, czy płynie, czy nie płynie. Płynie bardzo powoli, ale coś tam się rusza. Okej. Muszę uzupełnić płynów, muszę napić się wody. Bombka wody. Jan, mam tutaj parę litrów wody. No piję dużo. Muszę to wszystko przepłukać, bo coś tam się robi, albo się rozpada guz, albo... No coś się dzieje. Znowu ta krew jest. Zostańcie z Bogiem, trzymajcie się. Trzymajcie się przede wszystkim Jezusa. Trzymajcie się Go mocno. I jeszcze raz tutaj publicznie wszystkim Wam z całego serca dziękuję za modlitwy. Wiecie co, do Boga nie trzeba stękać, jęczeć, klęczeć, ileś tam czasu spędzać na kolanach. Nie. Wystarczy wspomnieć: Jezu, pamiętaj o Zbyszku. Wystarczy. Mądrej głowie dojdzie słowie. Tylko to ma być modlitwa płynąca z serca, płynąca z wiary, że ten Bóg Cię słyszy i to wszystko. Ale na końcu zawsze zostawcie wolną wolę Bogu. Ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie, Panie. Tak żyjcie. W tym nowym, według kalendarza gregoriańskiego, roku. Trudnym. To będzie bardzo trudny rok, zobaczycie. Nie chcę prorokować. Może kiedyś nagram film o tym, co widzę, co wiem. W tym nowym roku życzę Wam wszystkiego najlepszego. Czyli przede wszystkim podłączenia do źródła mocy i do źródła przetrwania, do Boga. A reszta wraz z Jezusem wszystko przychodzi. Tam, gdzie jest Jezus, macie wszystko. To tego Wam życzę w tym nowym roku. Zostańcie z Bogiem. Och, teraz muszę wyłączyć kamerę. A pokażę Wam hiacynta mojego. Widzicie, w rogu, czekajcie, w rogu. A tutaj w rogu stoi hiacynt pachnący.
Jacyncik. A to rurka z moim. Zobaczcie, w tej rurce jakieś, nie wiem, strzępy czegoś. Przepraszam, że wam pokazuję takie rzeczy, ale wiecie co? No życie to jest po prostu życie. A tu moje śniadanie. Jeszcze mogę wam pokazać. Ten płyn biały to jest takie, taki płyn odżywczy dla, no, dla takich jak ja, herlaków. Takich ledwo żywych. Przepraszam, że jestem nieogolony, ale no naprawdę jestem zapuszczony przez ostatni czas. Bardzo źle znosiłem ten czas i dlatego tak wyglądam. Także mi wybaczcie to, ale wiem, że wszystko rozumiecie. Zostańcie z Bogiem. Trzymajcie się. Hej.